Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj będzie omówienie cech dwóch dronów, które wydają się pozornie zupełnie różne od siebie, a mianowicie Mavic Air i Inspire 1. Wydaje się, że te dwa drony może wszystko dzielić i nie mają cech wspólnych, ale teraz powiem w tym materiale, dlaczego i kiedy Mavic Air, a kiedy Inspire. Przede wszystkim Mavic Air wszędzie tam, gdzie chcemy mieć mobilne rozwiązania i to jest jedna z najlepszych wartości, jeżeli chodzi o jakość za pieniądze. Dron, który jesteśmy w stanie już kupić, powiedzmy z jedną baterią za około 3000 zł, spełnia większość naszych oczekiwań. Oczywiście wymaga wprawy i wymaga też odpowiedniego podejścia, bo wiadomo, że ten dron ma stosunkowo mały zasięg, ale też ma swoje ograniczenia, takie jak na przykład mała rezerwa mocy, czy właśnie operacje na Wi-Fi, brak wymiennej optyki, no wiadomo, to jest to dron amatorski. Mavic Air łączy w sobie szereg różnych cech, jest to dron przede wszystkim bardzo nowoczesny, który ma fantastyczne tryby automatyczne, ma quick shoty, ma sondy z przodu, z tyłu, od dołu ma sondy również rozmieszczone, jest bezpieczny, APAS, właśnie quick shoty, o których mówiłem, czas całkiem przyzwoity lotu, a do tego jest mały i lekki, waży poniżej 600 gramów i ma fantastyczny obrazek. Można nim latać w miastach bez świadectwa kwalifikacji. Jeżeli chodzi o megabity, o bitrate, to 100 megabitów zapewnia nam genialne ujęcia, jeżeli chodzi o właśnie wideo, ale też fantastyczne zdjęcia. Jeżeli tylko warunki oświetleniowe są odpowiednie, to jesteśmy w stanie osiągnąć genialne rezultaty. I serdecznie polecam Mavic Air wszędzie tam, gdzie stosujemy go do spraw rekreacyjnych głównie i tam, gdzie potrzebujemy takich mobilnych rozwiązań. Można go schować do kieszeni, torby, plecaka. Praktycznie mieści się wszędzie. Na półce ma sprytne etui, ma wbudowaną pamięć, także szereg cech, które go wyróżniają i które sprawiają, że ten maluch jest naprawdę świetny. Do tego bardzo stabilnie lata. Oczywiście można się przyczepić do tego, że nie ma wymiennej optyki, że ruchomość kamery jest trochę ograniczona, ale no wiadomo, że wszystko ma swoje ograniczenia. Ale za to dostajemy też kilka takich ciekawostek, jak na przykład wbudowaną pamięć. Mamy też konstrukcję bardzo kompaktową. Najmniejszy dron w tej chwili 430 gramów, masa startowa. Genialna sprawa. Do tego jesteśmy w stanie oczywiście wykonywać zdjęcia, ujęcia w 4K, w 30 klatkach na sekundę i praktycznie większość naszych celów jest zaspokojona poprzez tego malucha. No dobra, to zastanówmy się w takim razie, kiedy Inspire i gdzie. Jeżeli tylko rozpoczynasz zlecenie albo poważne prace, tam już Mavic Air nie wystarcza. No bo jeżeli jedziesz na miejsce zlecenia i rozmawiasz z inwestorem, wyciągasz drona, który mieści się w kieszeni, nie jesteś traktowany poważnie. Wtedy trzeba przyjechać z Inspire'em, czy swoim, czy wypożyczonym. Przynajmniej po to, żeby zrobić wrażenie. Nie musisz wcale nim robić zdjęć, ujęć, ale warto nim przelecieć, wyciągnąć, zrobić ten cały ceremoniał 20-minutowy rozpostarcia tych śmigieł, tych ramion, właśnie cały ten setup, dzięki czemu robisz niepowtarzalne wrażenie. To podnoszenie podwozia, ten start, ten dźwięk, ta moc, ta dynamika powodują, że Inspire sprawia naprawdę genialne wrażenie. Ja nim latałem w tej chwili od czasu, kiedy go dostałem, około 20 razy, jestem bardzo z niego zadowolony i robi duże wrażenia, ale trzeba też pamiętać o tym, że są pewne ograniczenia. Jakie można tutaj ograniczenia powiedzieć? Na pewno, jakie można wymienić te ograniczenia? Na pewno to, że nie jest tak bardzo stabilny jak te maluchy, które mają z każdej strony sondy i one praktycznie zawisają w powietrzu w jednym miejscu. Inspire wymaga dużo miejsca dookoła, bo jego zawis, hovering nie jest taki precyzyjny. On jest po prostu do innych celów stosowany i wielokrotnie mam taką sytuację, że on zaczyna dosyć mocno tańczyć. Dlatego staram się startować, kalibruję go, czekam aż będzie gotowy, złapię satelity i ruszam nim od razu wyżej. To jest to. Na pewno Inspire też ma niesamowite możliwości. Jeżeli mamy wersję Pro z wymienną optyką, można zastosować optykę czy zoom, czy jasne obiektywy.
i wtedy to wygląda zupełnie inaczej, wchodzimy w bardzo profesjonalne wykonania. Na pewno ta moc, rezerwa mocy i to, że w trudnych warunkach on sobie świetnie radzi, dlatego że ma potężną rezerwę mocy, ma wielkie baterie, praktycznie baterie są dwa razy większe niż sam Mavic Air, to już sprawia fantastyczne wrażenie. Także kontroler, wyjście HDMI umożliwia bezpośrednie transmisję live poprzez właśnie złącze HDMI. Możemy też podpiąć mu dwa kontrolery Master and Slave. I ogólnie, jeżeli macie tylko możliwość, to ja polecam właśnie polatanie Inspire'em przynajmniej raz, żeby zobaczyć, jak to jest. Wszyscy, którzy latali Inspire'em, wiedzą, o czym mówię, bo to jest naprawdę niepowtarzalne wrażenie, jeżeli chodzi o loty dronem. Także to są mniej więcej te cechy takie główne, które rzuciły mi się w pierwszym okresie. Oczywiście Inspire ma szereg możliwości, o których nie powiedziałem jeszcze dzisiaj, ale to są te właśnie główne. Między innymi powiedzmy tryb ATI, który można wyćwiczyć. Już maluchy nie mają tego trybu. Jest kilka takich jeszcze innych funkcji, które wymagają głębszej analizy. Na dzisiaj mogę powiedzieć tak, że jeżeli chcesz zrobić wrażenie swoim dronem, to na pewno Inspire. Jeżeli chcesz wykonać coś szybko, w sposób wygodny i w sposób myślę, że bardzo efektywny, to właśnie maluchy sprawdzają się rewelacyjnie. Przy Inspire trzeba być bardzo świadomym tego, że on może wlecieć w drzewo, może w każdą przeszkodę wlecieć, czy zawisnąć na linii energetycznej. Bo to jest dron, który nie ma tylu czujników, praktycznie pozbawiony jest czujników, ale on jest trochę tak jak klasyczny samochód. Jeżeli trafi na konesera, to ten koneser doceni jego właśnie ten sztandarowy model i to wykonanie. I to są chyba te wszystkie rzeczy, które chciałem wam na dzisiaj przekazać. Bardzo dziękuję za uwagę. Słuchajcie, zapraszam w środę na kawkę, która będzie o 9:30. Będziemy rozmawiali trochę o nowym Telo, będzie nowy konkurs, nie fotograficzny, tylko na montaż wideo. Będzie częściowo omówiony ten konkurs, który właśnie się zakończył. Parę jeszcze rzeczy powiem na temat właśnie samego Inspire'a, na temat wrażeń. Serdecznie zapraszam, środa 9:30. Zapraszam was także do wsparcia tego kanału na Patronite. Jest coraz więcej darczyńców i coraz więcej patronów. Bardzo się cieszę. A także przede wszystkim dziękuję patronom. Dziękuję także osobom, które korzystają na bieżąco z moich kursów online. W tej chwili mam już 4 kursy. Jeden podstawowy dotyczący latania. Jeden dotyczący aplikacji DJI Go. Mam też kurs fotograficzny, fotografii z drona. No i ostatni loty bez świadectwa kwalifikacji w mieście. Przepisy, jak radzić sobie z policją, interpretacja przepisów i czy warto zrobić świadectwo kwalifikacji. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Wszystkiego dobrego i do środy. Cześć.